Cześć, witajcie z tej strony Grid. Wiecie co, długo się zastanawiałem nad tym, czy modować Starfielda, czy go nie modować, ponieważ z jednej strony myślałem, żeby przeżyć to oryginalne doświadczenie z Vanilli Starfielda, żeby to wyglądało, żeby to było zrobione w pełni przez BTSD, żeby to było, teraz się standardowo popisuje, żeby to było doświadczenie, jakie faktycznie możemy uzyskać, grając podstawową, niezmodowaną wersję Starfielda. Z drugiej strony, wiecie co, no przecież sam Todd mówił, że no Starfield jest po to, żeby był modowany. Ta gra jest, była robiona z myślą o tym, że będzie tu wrzucony pierdyliard modów. Dodatkowo uruchomili w tej chwili swój sklep dzieł, czy jak to tam się nazywa. Także nawet właściciele konsol mogą zmodować spokojnie Starfielda, nie jest to jakiś tam wielki problem. Dlatego zdecydowałem, że jednak te mody wrzucimy, nie? Chyba to był dobry wybór, wiecie, ponieważ Starfield wygląda naprawdę lepiej z modami, o niebo lepiej wygląda z modami. Dają one znacznie więcej możliwości. A powiem wam, że starałem się wrzucić takie, które nie zniszczą rozgrywki. Które raczej będą w miarę współgrały z tym światem, w którym jesteśmy, które jakoś będą uzasadnione. To jest zabawne, nie? Że kiedy jedziemy koleją, muszą być ekrany wczytywania, a jeżeli poruszamy się jakby nie do końca ścieżkami przeznaczonymi do tego, spokojnie możemy... Schowaj to. Spokojnie możemy poruszać się po całej Atlantydzie bez ekranu wczytywania. Dobrze, co do modów. Mody, które faktycznie jakoś będą usprawiedliwione. I wrzuciłem naprawdę bardzo dużo modów na wygląd broni, wygląd pancerzy, poprawę grafiki, poprawę wody, poprawę szkła. Kilka modów odnośnie właśnie statków, czyli na przykład możliwość wołania sobie statku do lokacji, w której jesteśmy. Jest to całkiem fajne i uważam, że jak najbardziej zgodne z lore, ponieważ no już w tej chwili mamy tak auta, które teoretycznie potrafią same parkować, więc czemu statki kosmiczne za kilkaset lat by miały tego nie umieć? Oczywiście kilka modów poprawiających naszych towarzyszy, ich zachowanie. Dużo modów też poszło na utrudnienie sobie gry. Czyli na przykład mod, który... Czekajcie, muszę do tego wejść do Frontiera, żeby wam pokazać. Mod, który nadaje sens posterunkom, uważam. Mam na myśli tutaj zużycie paliwa. Teraz nie jest tak, że mogę sobie lecieć gdzie chcę, kiedy chcę, jak chcę. Tylko jeżeli sobie wyznaczam trasę, weźmy na przykład do Syriusza, macie zużycie paliwa 15, my mamy 50 ton, jeżeli zużyję całe, no będę musiał ten statek zatankować, albo będzie dupka i nigdzie nie polecę, nie? Dużo modów też na poprawę inteligencji przeciwników, o jak widzicie tutaj mamy opcję nawet zatankuj,
paliwo 50 na 50, więc tankować nie musimy. Dużo modów na poprawę inteligencji przeciwników, na to, żeby byli lepiej wyposażeni, mieli lepsze zbroje, mieli lepsze uzbrojenie. Tak faktem też trafiły mi się mody, które ułatwiały mi rozgrywkę, ale szczerze, to nie było zrobione myślnie. Był to jakiś dodatek do jakiegoś innego moda i no, jak sam mod mnie interesował, tak no niestety no jego dodatkowe składniki troszeczkę namotały. No ale myślę, że można przymknąć na to oko. Słuchajcie, muszę donieść teraz graty do loży. Tak więc tutaj, jeśli chodzi, jeżeli będę robił jakieś poradniki odnośnie, tutaj mamy zmodowanego Wasko. No niestety nie porusza ustami w trakcie rozmów, no ale nie można mieć wszystkiego, nie? Jeżeli będę robił jakieś poradniki, no musicie wziąć to pod uwagę, że mam poinstalowane te mody i u was może być troszeczkę inaczej. Dobra, ale przejdźmy do samych modów. Mody. Do samych modów, słuchajcie, używam zarówno modów z sklepu dzieł, jak i modów pobranych z Nexusa. Co do Nexusa, no niestety, pomimo że Vortex jest znacznie wygodniejszy od Moto Organizera, po prostu klikamy i mamy, to niestety dużo tych modów źle wczytuje, coś z nimi jest nie tak i one albo nie działają, albo nie do końca poprawnie działają. Dlatego zdecydowanie uważam, że lepszym wyjściem jest Moto Organizer, pomimo że jest trochę więcej zabawy z tym. I teraz tak. Z Moto Organizera także możemy sobie teoretycznie ściągać mody z menadżera. Weźmy sobie jakikolwiek mod, wybierzmy. I pobieramy go przez menadżera i on też teoretycznie będzie wtedy go zainstaluje i będzie ok, nie? Ale znacznie lepszym jest pobieranie modów manualnie, wiadomo, one wtedy nam się wrzucają do pliku pobranych. Możemy wtedy je sobie ponumerować, tak jak ja mam tutaj to zrobione. Po troszeczku wrzucać, sprawdzać, czy Starfleet działa, czy nie ma żadnych konfliktów. Wrzucić kolejną paczkę modów, sprawdzić, czy to wszystko ciągle trybi. Jeżeli trybi, kontynuujemy. Po pierwsze, mamy znacznie większy porządek w tych modach. Po drugie, mamy znacznie lepszą kontrolę nad nimi i tym, czy działa, czy nie działa to. Po trzecie, w razie czego, jeżeli kiedykolwiek, nie wiem, odinstalujemy Starfielda i weźmiemy, będziemy chcieli kiedyś do niego wrócić, te mody będziemy mieli. Będziemy mogli bezproblemowo z nich skorzystać. Będziemy wiedzieli, co działa, co nie działa. I teraz, wiadomo, na początek potrzebujemy Starfield Script Extendera, który wrzucamy do głównego folderu ze Starfieldem. Dalej wiem, że SFPTE też do czegoś był potrzebny. Plugin Stack Enabler. Bardzo wiele modów z niego korzysta, także też jest on jednym z pierwszych modów, jakie trzeba zainstalować,
Adres library też chyba jest w miarę konieczny, jeżeli chcecie wrzucić tych modów troszeczkę więcej, ponieważ dużo modów właśnie z tego też korzysta. Charakter gen menu niestety na chwilę obecną jest jeszcze niezaktualizowany, dlatego kiedy próbuję odpalić Starfielda, wyrzuca mi błąd, że to nie działa, ale olewam to i wszystko jest ok na szczęście. Z drugiej strony na chwilę obecną jeszcze nie jest opublikowany. Weźmy sobie go ręcznie i wpiszmy. Ostatni update 20 June, czyli przed ostatnią modyfikacją Starfielda, więc czekam, być może zostanie wydane jakieś uaktualnienie do tego moda, wtedy go po prostu uaktualnię, chociaż z drugiej strony niekoniecznie go potrzebuję, ponieważ no, postać już stworzyłem, to jest typowo pod tworzenie postaci. Wszystkie mody Star UI mam. To prawda, słyszałem, że przy budowaniu statków się pojawia jakiś problem. Nie wiem, tego nie zauważyłem, jeszcze nie bawiłem się w budowę statków, więc i będę miał to na uwadze. Jeżeli coś by się skaszaniło, no to z pewnością o tym powiem, a mam to pod ręką, będę mógł wyłączyć. Star UI HUD. Fajny mod, naprawdę mi się podobał. Czy mojej poprzedniej rozgrywce miałem go zainstalowanego. Tylko, że w tej chwili, przynajmniej w mojej grze, coś psuje, dlatego jest wyłączony. Co psuje? Psuje to, że nie mogę podnosić wszystkich przedmiotów, które leżą na ziemi. Czy tam notatników, czy amunicji. Po prostu nie każdy przedmiot ten mod widzi. Nie wiem, dlaczego tak jest, ale no jest skaszanione, nie? Jeżeli będziecie chcieli, wezmę kiedyś, zrobię listę tych modów i wrzucę gdzieś, nie wiem, może na społeczności, czy tam, gdzie starczy mi literek. Może w komentarzach nawet pod tym filmem, o ile będziecie chcieli, po prostu zamieszczę to. Z tym, że no, tak jak mówię, cały czas na chwilę obecną te mody sprawdzam. Póki co nie ma z nimi problemów. Raz mi się zdarzyło, ale to mówię, Star UI zawiódł. Także wyłączyłem i wszystko śmiga. Ok. Teraz dalej. Jeżeli mamy jakiś tam folder, ja mam akurat folder mody Starfield. Tak, pobrane te wszystkie mody. Ja je sobie ponumerowałem, żeby mi było łatwiej. No nie musicie ich numerować, wiadomo. Ale jest, w ten sposób jest prościej. Jeżeli mamy je ściągnięte na nasz komputer, mamy wrzucone Starfield Script Extendera do głównego folderu gry, pozostaje instalować. Jak instalujemy? Czekajcie, bo znikło. Install a new mod from an archive, czyli zainstaluj z konkretnego miejsca. No i ja mam to na pulpicie. Ten folder z modami, dlatego desktop, mody, wybieramy, otwieramy i nam tego moda instaluje. Są rzeczy właśnie, są niektóre mody, które mogą wam pokazać, na przykład, o weźmy Angel Female Present, taką informację, że jest spakowany w jakiś dziwny sposób i nie da się tego rozpakować przy okazji, przy pomocy motoorganizera dwójki. Są to mody, które najpewniej są po prostu nie do instalowania, tylko ich pliki musimy wrzucić w konkretny folder w grze. Także weźcie sobie, po prostu skoczcie do opisu moda, i tam zapewne będzie podana ścieżka, w jakiej ten mod trzeba wrzucić. Nie rozpakować, nie wiem, czy tam rarem, czy zipem i wrzucić do odpowiedniego katalogu. Teraz tak, wyświetla mi tutaj cztery błędy, akurat olewam to.
Co prawda Missing Masters jest w nieoficjalnym Starfield patchu, Viking Tech. W sumie mógłbym to wyłączyć, ale Viking Tech chyba mam akurat w dziełach i zawsze jakoś tam zapominam o tym. Ale pomimo tych błędów w miarę się odpala. No i tutaj właśnie mamy, że kontynuowanie może spowodować utratą save'ów i tak dalej. I czy opuścić grę? No jest zaznaczone domyślnie tak. Ja wybieram tutaj nie, żeby tą grę odpalić. No i też mamy informację, który mod tutaj się wysypał. No właśnie w tym momencie to jest ten Hargen Menu, który, jak mówiłem, nie jest zaktualizowany i przez to jest bajzel, nie? Jak gdybyśmy go po prostu wyłączyli. No i jak wyłączymy ten mod, jest ok. Niestety czas odpalenia samego Starfielda jest ciut dłuższy, no, ponieważ no, musi te wszystkie mody powczytywać, nie? Także no, tutaj zalecana cierpliwość, się nie stresujcie. Najprawdopodobniej wszystko będzie ok i wejdzie bez problemu. No i jesteśmy. Nie wiem, czy jak teraz włączyłem to charakter gen, czy moja postać będzie wyglądała tak, jak ją stworzyłem. Teoretycznie powinna, ponieważ sam ten charakter gen, który używałem, był do tego, żeby móc importować pliki z postaciami, nie? Myślę, że sama stworzona postać jest jak najbardziej w porządku, ale za chwilę się przekonamy. Też wrzuciłem sobie moda na właśnie tu inne ekrany wczytywania, nie? Tak, żeby trochę więcej urozmaicenia było. Dobra, Jubej, dajmy sobie. No nie, no. Jest ok. Jest jak było. Także jeżeli macie obawy przed modowaniem Starfielda, myślę, że niepotrzebnie. Jak najbardziej polecam. Cholera, nie da się wejść. Jak najbardziej polecam, ponieważ no, naprawdę gra może dać zupełnie nowe doświadczenie. Możemy też znacznie tą rozgrywkę sobie ulepszyć. Odradzam mody, które są cheatami, ponieważ zbyt łatwa rozgrywka po prostu popsuje nam grę, nie? Dlatego też, no ja dużo modów właśnie szukałem w kierunku takich, które tą rozgrywkę jednak by troszeczkę nam utrudniły. Także co? Ja wracam do eksploracji, Jamison. A wy bądźcie zdrowi i widzimy się w przestrzeni kosmicznej. Trzymajcie się. Na razie. Do zobaczenia.